Dzięki Piotrek wielkie. Jesteś filarem tej drużyny, która tutaj się na scenie pojawia. I niech tak zostanie.
Słuchajcie, mamy jeszcze dwa nowe słowy. Zapraszamy do nas Rafała. To zagramy koło historii. O, jest Rafał. Thank you.
Dobra, to gramy ostatni. Dziękujemy wam bardzo. Staram się. Dobra, Michał się stroi, to ja powiem, że to było tak, że riff był dawno temu. Tego oto zdolnego, miłego, młodego człowieka. I pojawia się tekst w kontekście wojny na Ukrainie. Okazało się, że tekst i riff pasują do siebie. Co zamierzamy wam udowodnić? No dobra, no to jakbyś mógł w przodzie tylko jeszcze zdjąć tę gitarę, bo ona tu nas, kurde, trochę masakruje. A mówiłeś, że ukraiński tekst, tak? Oh, please, I'm not alone.
dostałem od Polańskiego tej dziewczyny. Ja muszę powiedzieć, że jestem wzruszony, poruszony, bo razem występowaliśmy z Michałem na Klińskiej Jesieni Poezji w tym roku. I tam Michał dostał tekst Kateryny Dewdery, poetki ukraińskiej z Buczy. Pierwsza wersja była w Krynicy, a tą jestem bardzo poruszony i dziękuję Ci. Ma to ogromną moc i ogromną siłę. Autorką jest Kateryna Dewdera, jedna z bardziej znanych ukraińskich poetek, która przyjechała z Buczy do Krakowa i tam teraz mieszka. Aneta Kałodyńska-Sarwa, Piotr Krzemiński, Kibrolski jako taki dobry duch też nasz, który nas inspiruje ciągle też.
jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. Dziękujemy bardzo. Ukłońmy się chociaż tak poskanie. Wiedziałem, że jak wam wino wejdzie do głowy, to będzie łatwiej z wami. Ludzie, czy wy macie zegarki? No dobra, no prowadzimy was sceniki tego całego bajzlu. To jest tak. Struna D, struna E obniżona do D. Brzmi tak. Ale żeby wrócić do tonacji, trzeba pamiętać o tym, co się było przez trójkę.
ze sobą. Na tą głową mówię się powiem. Sam nie wierzę sobie, nawet w połowie. Życie po sobie zamiata, a tam marnuje dzień za dnie. A to nie wraca, ciepło za dzień gęsty. Życie w połowie. Dbajcie o wszystkich swoich przyjaciół, dopóki z wami są, bo może ich kiedyś braknąć. Dziękuję bardzo. Kto gra teraz, tak? Teraz gra Łukasz, gra Wiktor i gra Robert, chciałem powiedzieć, ale gra Rafał. I póki co, słuchajcie, póki oni się nie zainstalują, to jeszcze ja bym zaprosił Grzesia Majeckiego, ponieważ on ma wiersz do przeczytania. A natarł się dużo tutaj, bo pomagał Andrzejowi przy obrazach. Dziękujemy bardzo też dziewczynom za zrobienie scenografii, naprawdę. I nie wiem, czy wymienię teraz wszystkie, ale to jest Monika, Gosia, Asia oczywiście, Basia. Druga Basia z gór.
No dobra. Jakbym pominął kogoś, to przepraszam. Drodzy Państwo, przestrzeń przed sceną ożywiały od początku Nina. Brawo dla Niny! I dla naszej nieocenionej Agi Jogi. Duże brawa! Jak widać, skutecznie ożywiały przestrzeń, bo Państwo też ruszyli od stolika bardzo aktywnie. Proszę Państwa, przed nami, jak Michał wspomniał, mój serdeczny również przyjaciel Grzesio Mojecki ze Stowarzyszenia Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacji. Proszę bardzo. Hej, mam straszną tremę, ale z Kubą się znałem w zasadzie się nie znałem. Poznałem go dopiero jak odszedł poprzez jego tekst, obrazy. Tak, która tak tańczyła? Mieszałem dwa dni i każdy z nich jakoś do mnie dotarł do serca. Dzisiaj otworzyłem takie teksty, które przywłaszczyłem sobie od Michała. Muszę mu oddać, bo rano przypomniałem. I powiem Wam, że tak przez przypadek, a właściwie nie przez przypadek, chyba słyszę, chyba nie przez przypadek, takie teksty dla mnie. Pięknie w tym piekle. Pięknie w tym piekle. Nie, bo to niebo. Znów włoski przekręt. Po co, dlaczego? Ładnie w tym niebie. Nie, bo to piekło. Nie ma tam ciebie, można odetchnąć. Czyściec jest brudny, żyzny od grzechów. Kwiaty przy studni rosną w pośpiechu. Za dużo żółci w tej zieleni. Raczej jesteśmy, raczej byliśmy, raczej będziemy. Sumienie. A teraz jeszcze jeden taki o mnie. Nie wiem, dlaczego Kuba napisał o mnie, ale to jest... Tak bym czytał, jakby to było o mnie. Poza mną, poza. We mnie, poza. Poza na pozór działa jak proza. Doza ma dozór. Pozostać w pozie, rozmyty rozum, blady krwioobieg. W pozie pozostać, w pozie się poznać, poza suwana, pozamek, poza mną, poza nią, poza pozamiatane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak na początku byliśmy świadkami reaktywacji zespołu Hilary Mala, były tutaj fotografie wyświetlone tego zespołu. Tam sobie siedzieli na schodkach Janek Krzemiński, Kuba Kozioł, Michał Zapała i Piotr Krzemiński, ojciec Janka, perkusisty grupy Hilary Mala. Na schodkach najprawdopodobniej tutaj gdzieś na terenie bazy zbożowej. Proszę Państwa, tak jak byliśmy, wspomniałem, świadkami reaktywacji zespołu Hilary Mala, tak będziemy świadkami niejako pożegnalnego koncertu zespołu Chmura Oorta. Jako że nie ma już między nami Roberta, koledzy, czyli Wiktor i Łukasz, wspomagani dzisiaj przez Rafała Gęborka, postanowili wystąpić
pod nazwą Kolektyw Chmura Oorta. Jeszcze wrócę do historii samej Chmury Oorty, bo była to grupa przyjaciół, którzy znali się jeszcze z czasów liceum, z czasów licealnych. I jak powiedział mi Łukasz, wspólna energia muzyczna inspirowana była poezją Roberta Radomskiego. Także z jednej strony żegnamy dziś Chmurę Oortę, natomiast też można powiedzieć, witamy nową formację, która pewnie się rozwinie tutaj z tych trzech obecnych na scenie kolegów, muzyków. W co się rozwinie, to trudno powiedzieć. Prawo dla Chmury Oorty i dla Roberta, którego, jak wspomniałem, nie ma już między nami. Proszę bardzo. Kolektyw Chmura Oorta. No i ciężko było. Przez Roberta przyjechał. To nie jest trochę tak, że to jest jakiś tribut, czy pożegnanie, albo przywitanie, tak myślę. Myślę, że to jest ewolucja. Ostatni wiersz. Thank you.
przygotowany na dzisiaj? Miło, ale zapytam później, czy chłopcy są gotowi zagrać ewentualnie coś jeszcze, ewentualnie coś jeszcze, jak wam się podoba, to jak możemy wcisnąć. Ale ten temat jest bardzo ważny. Wydaliśmy go do tytułu listy, mogę tu przeważnie mają kartę, chociaż mają swoje piosenki, żeby się sprawnie nie pogodzić, to mają tam osobę, co jest oczem, taki rozkład autobusów. I to jest ostatni autobus, taki nocny autobus. Ten duchan z istolino z akcentem na pewno szacunkę. Yeah.
moi drodzy, dwa światy. Jeden ten, który widać, i drugi, który jest niewidzialny, ale to nie znaczy, że go nie ma. Jest, a może nawet bardziej jest niż ten materialny. Robertowi R. Przemknąłeś mimo, a jednak czytam cię wyraźnie. Twoje oczy otwierają eony uczuć i strach, strach, strach. Oczy, wszędzie oczy, szeroko otwarte, szeroko zamknięte. Thank you.
skończyło taką zmianą zdań, że... Jeszcze raz! Zbliżamy się do końca. Może to sprostowane zostało przez Łukasza, ale myślę, że słowo ewolucja będzie może najodpowiedniejszy, bo jak widzimy, jak słyszeliśmy i widzieliśmy, w tym składzie można powiedzieć poeta. Chmury aorta ewoluuje bardzo.